A, bez tej strony, Az, wita was i oczywiście jak zwykle nie sprawdziłem, ale wszystko działa, więc lecimy dalej z tą grą i kolejny odcinek nagrywany na zapas, ale tak, żeby się usprawiedliwić to... A i teraz nie mogę tego otworzyć. To całkiem ciekawe, czy to w ogóle będą jacyś przeciwnicy? Nie wiem, przeszukajmy te pokoje, które mogę otworzyć. Byliśmy tu już, przepraszam. Żaden nie jest otwarty? Dobra, no to... Strychnijmy guzik. Ciekawe, co się tu dzisiaj zmieni. O, jest tu. Słyszę, jak ktoś się śmieje, jak porąbany. Wstecz. O Boże, nie. I to zostaje na tej godzinie? O, zagadki logiczne na początek odcinka, meh. Dobra, pytanie brzmi, co się stanie, jak dam jeszcze raz ten guzik? Czy otworzy mi się jakiś inny pokój? Nie. To ale godzina się zmieniła. Co jak dam jeszcze raz? Słyszę w ogóle, że ktoś się śmieje. Ale sfazowany jestem. To miejsce. A tu się godzina zmienia. Dobra. Tutaj mam dużą na... Czyli tutaj jest 10. Ty, w ogóle inny pokój mi się otworzył. Aha, i tu też jest zegarek. O nie. O nie, to będzie trudne. Dobra, załóżmy, że tu też musi być 10. Dobra. No. Dobra, i tu jest teraz ta sama, co tutaj. Mniej więcej. Jest po 10, no bo nie mogłem równo trafić. Tu jest wyjście stąd. Tu jest pokój z tym, do którego już nie wejdę, a tam byłem. Dobra. I skoro tu jest mniej więcej 10, no. I uderzę to. Tutaj mija czas i jest po 12. I tutaj... Ustawię ten... Nie wiem szczerze, co mam zrobić, ale dobra. Ustawmy czas na... Ty, teraz ten czas tutaj nie leci do przodu. A to całkiem ciekawe. I tutaj pokazuje, w sumie to nieważne, którą pokazuje, bo nie mogę zmienić. Dobra, to kliknijmy jeszcze raz ten w takim razie, skoro tamten zegarek już stoi. Dobra. Mamy trzecią slash po 15. I drugi po... Co to jest? Czekajcie za pokój. Aha, tu leci. Dobra, to ustawmy na tą samą. Jolo. Dobra, to tak lekko... No... Siłą rzeczy będę włączał to menu, bo po prostu ten skrypt nie jest za responsywny. Dobra, i co dalej? Nie mam szczerze pojęcia, co robię. Mamy szóstą. Zaraz, i szósta tu jest ile? 40. Dobra. Ten pokój. Ty. I ten? Dobra, z tym już nie mogę zrobić nic. Czyli uznajmy, że jest git. Weźmy jeszcze raz. I teraz mam 10 coś. Gdzieś, zaraz, muszę się przyjrzeć dokładniej trochę. Tak, bieganie jak debil dookoła, no ale szczerze, to jest 10. 10 nawet nie 5 powiedzmy, czyli jak będzie w okolicy 10 to... No. I co, udało się? Nie mam pojęcia, co ja robię tutaj. Dobra. Znowu jest 10. 5 powiedzmy. I jest ten pokój. I ten zegar. I tu już też nie mogę nic zrobić. Czyli został chyba tylko tamten jeden, z którym naprawdę nie mam pojęcia, co trzeba ogarnąć. Bo ten środkowy jest git. Ten jest git, czyli został ten jeden. Nie umiem go ustawić, tak jakby muszę trochę wcześniej tego escape'a kliknąć, dobra. I czy jak kliknąć przycisk, to ustawi się też 10, czy będzie w ogóle jakaś inna? Aha, 9:10. Dobra, jolo. Aha, i teraz nic się nie dzieje. To gorzej. Bo tu już jest 10.
totalnie nie ogarniam, o co chodzi z tym zegarkiem. Chyba se sprawdzę szczerze, bo... odcinek do przemontowania. Smutek. No tu nie mogę nic zrobić. I... nie wiem. Dam kolejny raz to. Tworzy mi się trójka. Chciałbym to rozkminić sam. Ale życia mi chyba nie starczy. Ty, w ogóle... patrzcie, raz, dwa, nie wiem, czy oni mają takie, w sensie gaśnice. Nie wiem, czy oni mają takie przepisy, ale patrzcie to. Aha, tu już nie ma. To powiedzmy, że okej. Dobra, teraz otworzy mi się znowu ten. Dobra, czy czas będzie teraz zapierdzielał na nim? Ósma za pięć. Czyli jak będzie koło ósemki, to dać escape'a. Dobra, proszę. Tak! Mam klucz. Pytanie brzmi teraz, klucz do czego? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale... czy to znowu będzie pokój z piramidą? To byłoby w sumie zastanawiające. Tak, serio to zawsze jest pokój z piramidą? Ty, ale rozkminiłem to sam. Patrzcie, nie powiecie mi, że nie. Yeah. Ale czy ja muszę zeskoczyć na dół? Oczywiście, że muszę zeskoczyć na dół. Tu będzie jakaś walka. Jak to będzie walka z bossem, to ja będę trupem. Dobra, YOLO. Nie za bardzo. Ej, nic tu nie ma. What the? Są tu tylko przerażające dźwięki, jak wszędzie w tej grze. Aha, duplikują się pewnie po prostu, bo jest ich od cholery. Dobra, czyli iść wzdłuż. Ja cię. Łap! Ty też! Łap! Dobra, wyjście im tak na front skończy się natychmiastową śmiercią. Dobra, łap. Zajebiście. Nie ma co. Łapcie, kamyczek. Sorry, ale muszę się skupić na tej walce. Wybitny komentarz. To nie będzie! Tak jak moje strzelanie, nie? Nawet jak nie utkam mordy. No, łap. Umieraj. Dobra. Kto jeszcze? Do tańca zapraszam. Pozbieram sobie życie i możemy się bawić, chłopacy. Nikt? Dobra, idę najpierw albo pogadam z nim. Mogę z nim pogadać? Mogę. Are you Wells? Ale mnie tepło. Próbował chyba kolega. That must be Horowitz. Glad he got out. I stayed back to help the others. Did a shit job of it, clearly. You tried. That's enough. Horowitz needs your help now. How do we get out of here? We should head back through the threshold. We can look for other survivors as we go. We better hurry. Which way? Just follow the blood. Dobra, spoko, tylko se to oczyszczę, poczekaj. Dobra. Rozwala mnie fakt, że jestem w stanie przejmować po prostu to swoją mocą tak o... Dobra, follow the blood. Ale w którą stronę? Za krwią? Chyba? Tędy? Dobra, idziemy z nim po prostu. Siema. Czekajcie, który? Przejściówka 9. poziomu? What the fuck? Ej, ja w ogóle godziny znowu nie sprawdziłem, bo nie miałem tego nagrywać. Dobra, załóżmy, że to 20. Bo są... Threshold effect. This used to be a regular office wing before the threshold manifested.
The forces of flame there got a hold of someone's old clock and started duplicating. Now the office is abandoned and it's gone. Dziękuję. Ej, kolega, nawet, że coś pomaga. Typie, jesteś podupiony, idziesz prosto na nich. Czyś ty ocipiał? Życie ci niemiłe? Panie, widzisz, jaką ja mocą władam? A ty co? Gówno. O kurde. Gówno. No i... No muszę przyznać, odwagi mu nie... Czy wy widzicie, ile ten skurwiel tam ma życia? Ty był bossem. Ty był bossem dla mnie jeszcze przed chwilą, a teraz się respi tak o. Wspaniale. Ciekawe, czy ten typ może zginąć. Nie wiem, ale... Gruby ma werwę. Ej, czy gruby zde? Nie, oczywiście, że nie. Siedzi tam z tyłu. A ja... Nie, ten... no, przeładowałem pistolet. Przegrzałem. O kurde! Będę to nazywał przegrzaniem. Bo tak, mogłem mu bułę wywalić, ale... Już powiedzmy, że jest git. Dobra. Muszę po prostu mieć nadzieję, że ten boss się skupi na nim i rzucać w typa beczkami. Z nadzieją, że one wybuchną. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jakie mam. Czy wy widzicie, ile on ma życia? Typ jest dużo wytrzymalszy niż boss, z którym jeszcze przed chwilą walczyłem. I w ogóle idzie do mnie, nie? On i... Dobra, gaśnica OP. Ty, wszystko się tu rozwala, nie mam osłon. Dosłownie, ale to w sumie... Plus. Wbrew pozorom. Najlepsze jest to, że mogę zbiec na dół i odnowić sobie życie. To potężnie oddaję i zaraz będę musiał, to akurat minus. Gdzie ten gruby paściarz? Paściarzu... what the fuck? Gdzie on polas? No, aha, tak, zabij sam siebie! Dobry plan. Ej, on właśnie chyba autentycznie zdjął sam siebie. Lamus! Lamus paściarz! Najpiękniejsze jest to, że mogę mu cały magazynek wystrzelić w ryj, bo tam jest. I tak się odnowi. Ty. Ja mogę to jakoś... otworzyć? Way around. A dobra, tu jest, no. Dobra, nieważne. Cyk. A myślałem, że... Cyk, boksik. Dobra, i co, otworzę? Jakiś guziczek? Ja. No dobra. Walić cię, stoliku. Nie będziesz... No, cóż, mam nadzieję, że ten ziomek, którego zostawiliśmy w rzeczywistości, przeżyje. Słyszę. Słyszę cię. Siema. Już chciałem powiedzieć, że typ się rozpłynął. Ale... No... Dobra, byłeś lamusem. Albo jednak nie. Przepraszam, nie chciałem tak mówić. W ogóle, czy wy zauważyliście, że typ jest razem z fotelem? Typ się zjednoczył z fotelem. To jest najwyższy poziom tego, jak to się nazywa? Pracoholizmu, nie? Taki typowy japoński korposzczur. Typ się zjednoczył ze swoim fotelem, na którym... Pisze program. Dobra, nieważne. A, to jest ziomek. Przecież tak... Zastanawiałem, co tak biega po dole. O, shelter. Nice. Kinda prior. Śty. Dobra. Ten zdech. Jeszcze ktoś tu jest? U góry? Gdzieś? Jakoś coś? Nie mam pojęcia, skąd to strzela. No dobra. Nic, tak się ta gra właśnie tylko przy punktach kontroli.
punktach kontrolnych się zapisuję. W dupę typ na fotelu, no. Go! Kolejny arcykorposzczur. Najwyższy poziom zjednoczenia się ze swoją pracą, co nie? Łap! A no, drugi raz to już nie wejdzie w niego. On nie takie rzeczy już unikał, jak go szef bił pracą przed tym. No, dokumentami przed deadline'em. O kur! Dobra, czas się stąd zwinąć. Nie pasi mi to miejsce. Prują grubo, prują grubo, prują grubo. Nie przejmują się wcale. Panie, pozwę cię o mobbing, frajerze na stołku. To już chyba jest poziom bycia szefem, nie? Czy ich jest dwóch? Tak! I oni biją jak... Dobra, czas to zebrać, bo umrę. Muszę uważać na chowanie się za filarami, bo instynktem, jak się okazuje, bardzo dobrym. Gdzie on jest, paściarz? Dobra, on w ogóle chyba zdjął jednego, nie? Nie wiem, są za tym, ale tutaj ciężko się... Ale coś jebło. Czy wy widzicie, jakie to... Jeszcze to coś płonie. O, widzicie, jak on uderzył w ten filar? Ten filar jest totalnie rozdupiony. I w ogóle ich jest dwóch. Dobra, znowu przegrzałem. Pistolet, nieważne. No, o kur... Dobra, do widzenia. One hit, jestem na one hita. Muszę zdjąć tego paściarza stąd. Ale jego... O kur... No, jeżeli... Dobra, to nie są paściarze na tym... na stołku, więc... Niby git. Aha, on idzie do nich na górę. Dawaj! Dawaj ich! Wierzę w ciebie, zdejmiesz frajera. Jednak się wycofał, ale to w sumie... Kurna, naprawdę. Ty, nawet ja jego życia nie widzę, ale... Coś tam strzelać do niego mogę. Oj, nawet daję radę. I teraz jeszcze tylko drugi. Dobra. Dobra. I'll need to come deal with that altered item later. If I open the safe from now, Wells could get hurt. Aha. No dobra, czyli martwimy się o ziomków. Niech będzie, przynajmniej tak oficjalnie. A i no, nie mogę otwierać tego, ale to zsiepało. Dobra, on chciał przejść tędy? Nie. Ziomek, gdzie my idziemy? Ja nie mam pojęcia. Mógłbyś ty prowadzić, ty się znasz na tej okolicy. Ja tu tylko sprzątam, no. Do not access sealed area. Nieważne. Ciekawe czemu zamknięte. Dobra. Spróbuję tam gdzieś po lewo. Ile tam nie ma przejścia, to by oznaczało, że gdzieś dołem. W ogóle nie wiem, ile jeszcze tego odcinka będzie, ale no chwilę. Tak coś czuję. Dupa, nic tu nie ma. Dobra, to nieważne, czyli dołem. W prawo? Maybe? No przecież tu nie ma przejścia, no. My przyszliśmy tędy. Zaraz, czekajcie, bo ćpieje, no. Dobra, to mógłbyś prowadzić. Naprawdę, byłbym szczęśliwy. Tędy na pewno nie. No na górę to jest taka logiczna droga. Ale tutaj na przykład nie ma nic. Wydaje się, że tędy. Tylko, że stąd nie ma drogi dalej. Chyba, że oficjalnie mamy przejść tędy, ale jakoś tak Aha, czyli jednak on da radę? Wow, zaskakuje mnie fakt, że jest w stanie przejść po tych zegarach, się nie zgliczować gdzieś. O, ale tych zegarów to najebane. Dobra, nieważne. Cyk, na dół. Muszę coś zrobić. Nie reagują tak fajnie, jakbym chciał. Smutek. Ale te zareagują, patrzcie. Albo jednak nie. To i tak zaskakujące. W sensie i odważne, szczerze mówiąc. Dobra, mamy punkt kontrolny.
Niby mógłbym to zakończyć, ale przejdziemy się jeszcze kawałek, bo tak po prostu czuję w kościach, że Warfit, dobra. Dobra, odprowadzę. No. Łap stożek, bądź bezpieczny. Prosimy nie przechodzić za stożki bez tego. Odgradzające trasę. Dobra, exit. To akurat plus, że można stąd wyjść jak najszybciej, ale minusem jest, no nie mam pojęcia. Dobra, gro... O kurna. To są te suki drące pizdę wybuchowe. Weź kurwa umieraj, weź skup na nich. Skupcie się na ziomku. Do widzenia. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie ich więcej, bo to skończyłoby się moją śmiercią. Irytujące. One są, że hej. Muszę siłę rzutów wzmocnić. Na maksa. Naprawdę. Tam obrażenia od pistolera to szczegół. Tu nikogo nie ma? To zaskakująca wolność. Dobra. Klatka schodowa na dół i cyk. Exit. O kurwy! Blablabla. No przestraszyli mnie. No, nie mogę powiedzieć, że nie. Ja se wychodzę, tu strzela coś do mnie zza rogu nagle, tak z dupy totalnie. Typ jak szybko zbiegł na dół. Panie, zluzuj. Typ ma kartę 09? 9 level? Chyba... Typie, mam nadzieję, że dostanę to od ciebie, jak skończymy. Jak może mieć... No... Clearance level 9. Typ ma kartę 9 poziomu. Dawaj! Naprawdę? Dobra, tu... Nie było tego. W każdym razie... ty ma kartę 9 poziomu. To ja mam 3, będąc dyrektorem. I jest najbardziej OP healerem na świecie. I w ogóle mam wrażenie, że zaraz coś... tutaj nas trochę może obrazić. Tędy? Dobra. On idzie tak, że jest git. Dobra, czyli Wells jest gdzieś... Dobra, jesteśmy. I ta lokacja jest tak pojebana, że to jest jakaś tragedia. Ja bez typowych questów... Dobra, on chyba będzie tutaj? Czekajcie, przy takim żółtym... nie ma, naprawdę nie mam pojęcia. Czekajcie. Sektor kierowniczy, ochrona... Zaraz, wait, what the fuck? Tu jest to... gdzie on stoi, siedzi Destiny Pały? Tu gdzieś shelter. No ewidentnie to jest gdzieś tu, ale naprawdę nie mam nie pokaże mi na mapie, nie? Ta gra nie jest na tyle miła. Oczywiście, że nie. Dobra, logistyka. On będzie gdzieś tam. Tam. Dawaj, chodź, ziomek, chodź. Nie, no nie tam. Na pewno nie tam. Ja pierdzielę, nie mam pojęcia. No kurde gro, dlaczego ty mnie to robisz? Jak się tam przechodzi? Jakoś tędy? Może? Maybe? Dobrze idę? Nie wiem. Patrzcie, bo tutaj... Tutaj na lewo... Tymi drzwiami. Tak, to będzie tu. Mam nadzieję, że pamiętam, bo jak nie, to przypał. Tak! Czemu ten żółty ziomek tam siedzi? Dobra, on żyje jeszcze. Ale czemu żółty został? W sensie żółty. No będę doktorkiem, o doktorkiem go nazwę. Czy chyba, że muszę z nim pogadać. Mieliśmy iść ratować ci zioma, no. Jebać drzwi! Wszędzie będę przechodził w taki sposób, bo mogę. Poznajcie moją moc, szmaty. Dobra. Let's go. Serio. Napra... Oha, fajne, fajnie. Gry wideo. Yeah. Dobra, dajmy im się zjednoczyć. Hold przynajmniej. Wrong. Shit. No żył jeszcze przed chwilą. Nie. Oh god, no. Thank you.
Kurwa, jaki on jest odporny. Ty, on ma pasek życia normalnie. On jest pojebany. Czy wy widzicie, ile on ma życia? Kurwa, jak ja zaraz umrę. Umrę i no roz. Chuj. Plus jest taki, że on się skupi na doktorku. Kurwa, ale czy wy widzicie, ile on ma życia? On jest totalnie pojebany. 100%. Ja umrę, w chuj, bo się totalnie nie spodziewałem. Podszedłem i zacząłem go lać na pizdę, bo myślałem, że jest pierwszym lepszym lamusem. A tu się okazuje, że on jest, kurwa... No, czy wy widzicie to? On jest totalnie nie na mój poziom. Muszę rzucać. Z nadzieją, że nie zacznie do mnie strzelać. Bo jak zacznie do mnie strzelać, to będę trupem. Ty, doktorek żyje czy umarł? Doktorek chyba umarł. Odnoszę niepokojące wrażenie, że doktorek umarł. Z plusów tego karabin nie robi mi jakoś uber dużo. Z minusów to jest za daleko, żeby w niego rzucić. Dobra, jak zdejmę mu ten pancerz... Dobra, doktorek żyje, bo strzela gdzieś w pizdu w ścianę. To jest jedna rzecz, która mnie pociesza w obecnym momencie. Gdzie on jest? Ale on się wywala na... Dobra, on traci życie, traci zdrowie. Także jest to... Nie jest to tragiczna sytuacja, ale jest źle. Bo mi się zdrowie nie regeneruje, co mnie wkurza. Dobra, strzela do mnie. To gorzej. Z plusów to mogę wyrwać każdy kawałek ściany, jaki tylko tu jest. Więc... Dobra, jemu by się naprawdę przydało strzelać po głowie. No, doktorek mnie mocno ratuje, ale tak... Poza... faktem... Ja będę do niego pruł tak 100 lat. Dobra, byle on nie zaczął pluć do mnie w sumie. I będzie git. Z niego się życie totalnie sypie. Dobra, chcę bardzo podbiec. Dobra, chciałem to po prostu zrobić i zwijam się na drugą stronę z powrotem. To jest walka pozycyjna. Ale teraz mam przewagę, bo nie zginę i noros na hita. Typie, jesteś pojebany. Przestań brać narkotyki. To ci nie służy, no. A ja chciałem ci pomóc, no. Najlepsze jest to, że on, kurwa, żył. Jakbyś ruszył ze mną pizdę, doktorku. 2 sekundy, a nie stał na tym pierdolonym tym korytarzu przy punkcie kontrolnym, to jeszcze byłby do odratowania. A tak to co tu dużo mówić? No, typ już jest przećpany. O kur... Jak on bije! Dobra, nie mogę dać do siebie strzelać. Gdzie on poszedł? Czy on poszedł za doktorkiem? Bo jak poszedł za mną, to... Skup się na doktorku może, co? Nie mogę podchodzić za blisko niego, bo... No zajebiście, naprawdę. Dobra, potrzebuję tego zdrowia w chuj. Ale jak on zacznie do mnie strzelać, to jestem trupem. Dobra, zwijam się stąd. Dobra, nawet zyskowna była ta podróż. Nawet zyskowna. Nie mam pola życia, ale odzyskałem go proporcjonalnie dużo do tego, co miałem. Typ się schował tam w rogu. Siedź tam w ogóle, tak jak w swojej piwnicy i nie wychodź, co? Byłoby git. A, on jest tam, nieważne. Dobra. Życia już ma 1/3. Także sytuacja wygląda w miarę gitowo. No, o ile będę muszał po łbie, a nie gdzieś 30 metrów. O, czy wy widzicie, ile on jedzą? Doktorku, no bij go, no. Dobra, on leży. Ja się zwijam. Plus jest taki, że doktorek jest nieśmiertelny. Ewidentnie ma plot tego, ma. Jak ty? Jak to jest, że jest nieśmiertelny, bo jest fabularnie potrzebny? Nie, to nie plot. Plot shield? Nie było takiego pojęcia.
Nie mam szczerze pojęcia. Dobra. A, no i zajebiście. Wkurza mnie, że mogę rzucać tylko w jedną stronę. No i schował się za filarem, paściarz. No on też tak umie jak ja, się okazuje. Dobra. Chyba tarczę se odpalił. Takie od... Ta, ewidentnie ma tarczę. Dobra, tarcza zdjęta. Dostaję po łbie nawet jakiś damage mu wchodzi, to jest plus. Czy wy widzicie, że ja pokonałem właśnie bossa na jakimś czwartym poziomie? Czwartym. No. Dobra, widziałem jak się świecił na czerwono. Założę bezpiecznie, że to oznacza, że się po prostu wziął i wkurwił na mnie. Chociaż może ma coś wspólnego z tym faktem, co do niego strzelam. Ale jest git, no. Doktorek? Naprawdę kurwa ratuje życie, bo ja nie umiem strzelać. O nie, 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 nie. Nie chcę być blisko niego. Nie chcę, po prostu się schowam tutaj. Przecież takie dwie serie jestem trupem, a w tym momencie to mi się... Tak, Bigo! Bigo na japę z pół metra, dobry plan. Dobra, on zaraz zdechnie. Jeszcze tylko troszkę, tylko nie być zbyt pewnym siebie. Ja cię kurczę. Ty... No raczej nie jest okej, okay. Wszyscy mu zginęli. A typ, który mnie wysłał po to, żeby uratować jego, też zginął. No. No pogadajmy, ziomek, no. Wiem, że smutek, ale... No i... Ajebiście. Tak, gadaj do jego plecy. Thanks for coming to get me. Horowitz's HRA must have been damaged in the threshold. God never put himself first. At least the anchor altered item is still locked away down in the clocks. I hope it rots down there. That altered item needs to be dealt with before it hurts anyone else. I should go back down and contain it. Head to the executive sector, Wells. They could use a medic. Thank you, Director. I'll go see what good I can do there. Ja, punkty. Ale jeszcze jest... No. Nie, chcę tę misję śledzić, wait. Sektor, śledź, udaj się do pokoju poczty. Znajdź marsza, znajdź wesoła. Dobra, wróg w środku, o. Zbadaj kryjówkę, wróg w środku. To chyba to było? Jasne, wraca do zamkniętej strefy progowej, żeby dzielić kotwicę, przez którą zginął. Horwitz i ten drugi Rangers, ja pierdolę. To go uhonorowali. Ale dobra, przejdźmy się zobaczyć punkty. Także, ej, ten quest był poboczny i był fajny, podobał mi się. W ogóle wbiłem się tutaj tak z dupy, że nie mam pojęcia, jak to się stanęło, że tu dotarłem. Ale git, patrzcie, tu w środku jest ten punkt. I teraz mam 4 punkty. Kusi mnie szczerze wyekspienie zdrowia sobie najpierw na maksa, bo to mi strategicznie dużo daje, ale rzut też jest fajny, a na zdrowie potrzebuję 3 punkty. Dobra, to wchodzi jeszcze trochę zdrowia w takim razie. Enter. I następne zdrowie jest za ile? Za 4. Dobra. Good to know. I to będzie tak. Plus 30%, plus 15%. Szczerze? Chociaż jeżeli to będzie tylko 2 kosztowało na maksymalnym poziomie, to może się wtedy opłaca, jeżeli to mi daje jeszcze plus 15. Znaczy to nie wiem. Mam 35... Nie no, 3500... Tak, mam 35 916 punktów. To totalnie nie mam pojęcia, co mi daje. Zresetuj zdolności nie chcę. Dodatkowe okno. Użyć punkty. Aby odblokować, no szczerze, zastanawia mnie, do czego mi jest to, nie wiem, a wejdźmy sobie w to, w broń i, o, mogę stworzyć to coś, co mi totalnie nie wiem, co daje, ale weźmy sobie enter i stworzyłem? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy coś zrobiłem, czy nie, szczerze mówiąc. Sekretna modyfikacja na 1000. Stwórz
Losowo modyfikacje broni z kategorii zwykła, zwykła, niezwykła, aha. Czyli dobra, mogę sobie albo losowe modyfikacje tutaj zrobić za ten cash, albo losowe te losowe ulepszenia. Niezwykłe, zwykłe, niezwykłe. Modyfikacje z kategorii niezwykłe. A i te punkty, te materiałów też do tego potrzebuję. A tu do ulepszenia też. A co to co daje to ulepszenie? Poziom konstrukcji drugi. Aha, że będę mógł robić te lepsze te. Dobra, to chyba w miarę ogarniam w takim razie, o co chodzi. Ale jedna rzecz mnie zastanawia, jak ja... Mam dwie broni! Panie, i jak się tego niby używa? Rozbicie. Weźmy sobie to. I co? Ty, teraz mam shotguna. Ty, w ogóle mi... Patrzcie, wygląda jak kurza. Taka, no wiecie co, no po bokach po prostu są te. Dobra. Mam shotgun. Czyli tak, jest rozbicie i obrót. Jak dam obrót. Mam automat! Dobra. Automat wygląda OP i w ogóle miejsca są puste do lepszenia tego. Dobra, będzie się działo więcej w następnych odcinkach. No odcinek i tak był chyba długi, ale był z pobocznych, więc powiedzmy, że git. I tak podpiszę, że poboczne, więc no. Działo się ciekawie, w następnym odcinku też będą chyba poboczne, bo chcę sobie trochę postać wylewelować, po prostu nie pójdę do Alice Fabułem, a potem już będzie główny. Także dzięki, Awe, do następnego dnia miłego.